Cześć, jestem Blanka Lipińska, to są moje Insta historie. Chociaż też nie wszystkie, bo większość się nie nadaje na Instagram. Ale to zwróćcie uwagę, że mam za duży biustonosz i za małe piersi. To jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Biedna, płaska klata i bardziej wystaje mi tutaj miseczka od stanika. Ale trzeba przyznać, że ten styl na taką Rosjankę, to my na to mówimy, ta fryzura na Rosjankę. To były urodziny Martina Lewandowskiego z Federacji, współwłaściciela Federacji KSW i tam poznałam Roberta Lewandowskiego. O, to jest pierwsze zdjęcie w ogóle, drugie zdjęcie na moim Instagramie chyba. Sprzed ho, 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 ho i ho. Na nim jest moja bratowa Ewa, którą zawsze mówię, że jest moją siostrą, bo tak mi jest łatwiej tłumaczyć ludziom, kim jest dla mnie, bo jest dla mnie tak bliska jak siostra, czyli to jest moja kolejna siostra z wyboru. I to był Sopot. Wspaniałe wakacje, potrójna margarita, pół litra objętość. Dobre czasy. O, to był baby shower Natalii Siwiec. Piękna ona tutaj była i chwilę później, to był 10 sierpnia bodajże i 11 dni później wyskoczyła na świat Mia. Bardzo fajna impreza, przepiękna impreza. Chyba nigdy nie byłam tak pięknym i tak bardzo fashion baby shower. Natomiast widzę, że mój biały kombinezon z Wanty Spoon prześwituje i zobaczyłam to dopiero teraz i widzę swój sutek. Wszystkich przepraszam za mój sutek na Instagramie. O, tu byliśmy na śniadaniu. I Dodulina zgodziła się zapozować z moją książką i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Od tego i od zdjęcia, jak Natalka Siwiec zrzuciła moją książkę. I tutaj ludzie napisali, że jesteśmy podobne do siebie, gdzie absolutnie ja nie widzę podobieństwa, oprócz tego, że obydwie mamy warkocze na głowach. Doda ma przepiękną, malutką buziunię, ona ma wielkie oczyska, duże usta, mały nosek, ta twarz jej ma takie fajne proporcje, a ja mam po prostu łeb jak kowadło. Zanzibar, to jest takie piękne miejsce, cudowne. To zdjęcie noworoczne na zakończenie 2018 roku bodajże. Ale byłam tłusta. Ojej. Musiałam tu się bardzo wykręcić do tego zdjęcia, żeby nie widać było tych moich gigantycznych ud. Ale i tak je widać, ja je widzę. Bardzo smutne zdjęcie. Tu, na tym zdjęciu, ja byłam grubsza niż teraz o... No, ze 3-4 kilo mogłam być grubsza, to jest dużo przy wzroście 1,60 m. O, to był pierwszy dzień zdjęciowy, to było w Zamku Królewskim w Niepołomicach i pracował tam mój fan, który zresztą zrobił dla mnie ten bukiet. Nie zmieściło się tam 100 róż, tylko chyba 96. Wspaniały facet, dostałam od niego różowego szampanika, właśnie ten bukiet kwiatów, który ledwo niosłam, bo on ważył chyba z 8 kilo. I to w ogóle było takie ekstra, bo tam było tyle znanych ludzi z nami i aktorów i no, ekipa, no moi aktorzy. A ja byłam tam największą gwiazdą i to było takie ekstra. To są nocne zdjęcia w... Nie pamiętam, gdzie byśmy wtedy, w którym regionie Włoch byliśmy. To jest moje pierwsze zdjęcie z Michaelem. Postanowiłam wrzucić zdjęcie z nim. Od tyłu go brałam akurat na tym zdjęciu, bo to były czasy, kiedy jeszcze nie mogłam pokazywać się z nim od przodu. Robił je filmowy Domenico, czyli Otar Saralidze. To jest dzień, który zmienił bardzo wiele w mojej karierze. To był występ u Kuby Wojewódzkiego. Marzenie zresztą moje, ogromne. Strasznie się wtedy bałam. To było, nie zapomnę, obudziłam się o 6, mimo że o 11 było nagranie, obudziłam się o 6. Było mi niedobrze, od 4 dni nic nie jadłam, już schudłam chyba ze 3 kilo wtedy z tych nerwów. Miałam permanentny kłopot z żołądkiem, bo oni w czwartek mi powiedzieli, że ja będę u Kuby. I od tego czwartku przestałam jeść i przed programem już sama nie wiedziałam, jak mam się odstresować. Próbowałam nawet napić się alkoholu o 9 rano, ale okazało się, że niestety to się u mnie nie sprawdza, bo zrobiło mi się jeszcze bardziej niedobrze. Mówię, no trudno, dźwignijmy to na trzeźwo.